Jambi Bimbi, polski support, najlepszy support w Europie. Zwyciężyli ostatnie mistrzostwa Europy, wygrali Leca, na teraz na Worldsach idzie im fantastycznie, 3-0 i praktycznie stąpują wszystkich w swojej grupie. Zobaczymy jak drugi week, ale no zapowiada się świetnie. Więc z tej okazji zobaczmy sobie jak on właśnie dominuje gra supportem na Dolnej Alei, na serwerze amerykańskim. Gra tutaj na Ameryce jakiś poziom około Grandmastera, Mastera, Terejony. Zobaczymy, widzimy tutaj, że Karma Sivir na Caitlyn Lux, więc jeden i drugi lane na bocie bardzo opresywny, taki, który chce ciągle pushować, pułkować, dominować, więc tutaj może się to potoczyć w dwie strony. Zimbi oczywiście na Karmie i zobaczymy jak im tutaj pójdzie. Na początku zaczynałem, wiesz, z grubej rury, od razu jakiś invadzik sportowy, lecą do przodu. Można usłyszeć tą muzykę, ten trance. On tu jest w transie. No ale Trymbi, jeżeli ktoś z was jeszcze nie zna Trymbiego, no to dużo straciliście. No bo Trymbi, nadzieja polskiego e-sportu, ostatni bastion, człowiek, który no przez ostatnie 2 lata mega się wspiął w tej drużynie e-sportowej, bo prosto z polskiej ligi, nawet z ostatniego miejsca w lidze niemieckiej, tutaj pamiętam też robiliśmy z nim wywiad, jak jeszcze robiłem z Rajonem Options Podcast typowo e-sportowo. No właśnie robiliśmy z nim wywiad zaraz po tym, jak skończył ostatnim miejscu w lidze niemieckiej. Mega smutny to był okres. No ale od tego czasu potem zwycięstwo U Masters, granie w Lecu, parę finałów, no i koniec końców wreszcie udało się zwyciężyć. 3-0 na G2 w ostatnim finale Leca, na którym też byłem w Malmo. Bardzo fajny event, więc mega polecam. No i też przepraszam na starcie za tą lekką tej chrypeczkę, no ale jeszcze po PGA troszkę mnie trzyma. No bo jednak 3 dni ciężkiego zapierdolu, też troszkę zimno było. Sofii tydzień, zrobiłam 3 foty, nagrałam film dla was, też nagrywałam Instastory i w ogóle, no naprawdę bardzo dużo dzisiaj zrobiłam. Szczególnie takiego właśnie na social media. Ze Smitem. Chodzi, przerzucił. No i wygląda to, że tą karmę zabili tutaj Caitlyn. Bardzo ciekawe zagranie, bo to jest taka tajna taktyka. W ogóle nie, to jest coś, co taki jeden ziomek gra na serwerze westowskim, całkiem popularne, że grasz Singera na topie ze smite'em, książką. I właśnie biegasz, kradniesz enemy las, proksujesz. No ale z tego co widzę, tutaj nie ma smite'a, więc po prostu sobie to wziął i ma lody, więc to jednak nie jest ta taktyka. Ale jest coś takiego, że bierzesz tego smite'a, bierzesz trochę lasu, proksujesz. No i okej, tak to wygląda. No ale wracając do tego, no jeszcze mam lekką chrypkę w PGA. Troszkę chory. Troszkę chory jeszcze jestem. No ale miło było zobaczyć wszystkich was, widzowie, na PGA, zbić pionę, jakąś fotę. Naprawdę było was bardzo sporo. Dużo tego było, więc wielkie pozdro dla każdego, kto był. A tutaj patrzę na tą gierkę, no zobaczmy. Przepuszowali szybko 2 wave'y i zrobiłem coś takiego, co się nazywa Cheater Recall. Zrobili coś takiego, co się nazywa Cheater Recall, czyli puszujesz 3 wave'y creepów. Akurat duży wave zestakowany pada pod tower, no i w tym momencie jeszcze jest to kanon, więc możesz zrecallować, kupić jakiś tam jeden item, jakiś właśnie Dark Seala, tak jak on tutaj kupił na samym początku, bardzo dobry item, zwłaszcza pod snowball. O, przepuszujesz, no i możesz się cofnąć i praktycznie nie stracisz żadnego creepa, bo twoi przeciwnicy nie są w stanie odpuszczać wave'a, nie są w stanie w żaden sposób go sfrizować, nie są w stanie nic zrobić i on po prostu, jak widać, bounce-backował im tutaj. No tutaj patrz, stoi w tym krzaku, tak na spokojnie, patrzy, czy może się coś nie dzieje, no bo teraz tutaj nie mogą podejść pod tego wave'a, no bo też nie muszą. Wiadomo, że on gdzieś tutaj przyjdzie do nich, a nie chcą tam podchodzić, bo może to być enemy jungler. No i zobaczcie też, jak fajnie spingował, żeby tego wave'a przytrzymać. No i teraz tutaj mogą grać. Do przodu podszedł, dostał duży poke, no i tutaj fajnie pinguje temu AD carry, żeby robił to, co ma robić. Żeby zabił flash, jeszcze heal. No i piękna egzekucja, pięknie zabili tutaj na tym bounce-backu. Naprawdę świetne rozegranie z jego strony. Tutaj tą karmą, sporo obrażenia bije. I teraz wiecie, zabili, przepuszczają wave'a, cofną sobie, jest idealnie. Moi praktycznie w ogóle nie stracili creepów, a nic, teraz mi całkiem sporo. Swoją drogą Trymbi, wielka persona polskiej sceny, bardzo, jak się mówi, skromny ziomal. Nawet ja pamiętam, kiedyś graliśmy razem z Trymbim w teamie, to jakieś turnieje, prosto RPG-i tam, żeby sobie zdobyć RPG-i, jeszcze nawet na serwerze istowskim. Czy to właśnie, nawet graliśmy kiedyś LANa w 2017 roku. Wygraliśmy sobie gierkę i lecimy po finał! Wow! W New Metabarze, taki LAN podwórkowy, tam wygraliśmy po 100 zł na głowę, taki śmieszny puchar, ale generalnie bardzo pozytywny event. Bardzo miło go wspominam. Prawda, czuję się nadal oszukany, bo był tam taki pan fotograf, mówił, że robi jakieś tam chyba do swojej pracy licencjackiej jakieś zdjęcia czy coś, bo pisze o e-sporcie.
I mówi, spoko, napiszę, wyślę wam też zdjęcia. Na co się stało? 5 lat później, pięć nadal nie ma. Więc trochę słabo. Czuję się lekko oszukany, no ale to nie ma tutaj znaczenia. Ważne jest to, w którym miejscu teraz jesteśmy. Jak drugą drogę przeszliśmy. Ja też w sumie z nami ty, też Silniwak w teamie. Zobaczmy, wszyscy jesteśmy w innych różnych miejscach. Ja na Warsach totalnie wstępuję. Ja tutaj troszkę pajacuję w internecie, coś tam się pomądrze. A Silniwak wygrywa polskie ligi. No i też tam czasami coś głupiego do internetu wrzuci. Może trochę mądrego. No, różnie to bywa. Ale Rogue w tym momencie naprawdę wygląda świetnie na Warsach, więc jeżeli nie oglądacie jeszcze, to polecam. Polecam się zapoznać. Co prawda są one w Ameryce, w Nowym Jorku, więc godziny na Polskę są słabe, bo większość gier jest od 23 do jakiejś 5 rano, więc troszkę ciężko się ogląda, ale jakieś highlighty potem rano miło można zobaczyć. Też ja staram się większość oglądać na streamie o 9 rano. Wstaję z rana, odpalam, można zobaczyć, co się działo na Warsach, no i na bieżąco tutaj sprawdzić. A tutaj chłopaki weszli do lasu, mają full kontrolę na bocie i teraz też mogą przejąć tego Bluebuffa. Mi tutaj podchodzi do góry, żeby jeszcze troszkę dać wizji, żeby w razie czego jakby chciał tutaj ktoś przyjść, to żeby od razu szybciej o tym wiedzieli. Patrzy więc co się dzieje na midzie, elegancko spingował, to nie ma czego, jakiś summoner speli. Ty też patrzcie jak podchodzi. On tą karmą właśnie chce grać tak, żeby bardzo nieprzyjemnie grało się tej Caitlyn. O, no i właśnie strollował. Troszkę sprzedał, no ale o to chodzi tutaj, że w momencie gdy on jest sam solo na linii, no to chcemy grać tak, żeby wiesz, podejść i stresować, rzucić jakiś kół, można sobie dodżować, wyforsować jej tego typu. No i tutaj Kindle Jam, bo akurat idealnie ma golda, a by nie chciał gdzieś, oj. Mega niepocieszające zagranie, to jeden z drugim lekko zintowali, ale jest jak jest. Nie tutaj robi tak zwaną obiegówę, bo wykorzystuje ten fakt, że Caitlyn właśnie tutaj troszkę griduje i chce zapuszować. No i prawdopodobnie tutaj zabije. Teraz wleci, nawet nie musi rzucać po prostu mantra Q i typ nie żyje. Jeszcze gdzieś próbuje znaleźć Lux, no ale nie udało się. Caitlyn mega zgridowała, no i fajnie tutaj wykorzystał ten fakt griderki i zrobił tak zwaną obiegówę. No i teraz zobaczmy, co tutaj rozegra. Wszedł do grzaka, spalić czy jest Pink Ward, prawie trzeba go zczyścić. Tutaj jeszcze weźmy sobie jednego creepka, bo akurat Civit nie zdążyłaby dojść. Ej, don't push. Why push? Tutaj Civit czuje na trybie, nie jest zbytnio zadowolony z tego faktu, bo mogliby jeszcze jednego wave'a nastakować, no i wtedy mieliby większego pod towerem. Ale jak tu jest, też zobaczcie w międzyczasie, że przestawił Pink Warda, mimo że miał go w tribuszu, to przestawił go na ten krzak, no bo jednak wie, że grając Civit Lux, no raczej wygrywa ten lane, który pushuje. A jako, że oni są do przodu, mogą cały czas pushować, no to wie, że będą gdzieś stać pod towerem, więc chce raczej tego Warda gdzieś tam sobie przerzucić tego krzaka. Zwłaszcza, że jeszcze nie mam wystakowanego temu na suporcie, więc Wardów jeszcze nie ma. Why is Sivir going there? It's 1v2. No tutaj troszkę zaskoczony chyba tym, że typ ma już Galeforsa. No ale też trochę Sivir sprzedała, tam poszła, nie wiem czemu, poszła w tamtą stronę, no ale też Trymbi troszkę chyba zbyt się podniecił i zbyt do przodu podszedł. Ten Sedera mega dobry zakup, zwłaszcza na suporcie. Tutaj zbyt do przodu podszedł, więc od razu Manta Q. Idzie dalej. Może to jeszcze w jego zdąży dojść. Znowu jakaś Manta Q. Całkiem sporo obrażenia bije ten Trymbi. Zobaczcie, że też maksuje Q, więc pełna agresja pod dominację linii. Raczej na solo kolejce to jest najlepsza opcja. Tutaj musi dopuszczać wave'a, żeby móc przejść przed tower. No i tak chciałby go dopuszczać po prostu, żeby oni stracili. Tutaj flash mantra Q. Łapał jeszcze killa, udało mu się. Teraz gra tak z tyłu. Tak, na bezpiecznie, żeby przypadkiem się nie wywrócić, ale też, żeby w razie czego nie uciekł. On też tutaj właśnie nam powiedział, że nie chciał za bardzo podejść, bo myślał, że Zed ma jeszcze R-kę. Tutaj, no lekko się podniecił i troszkę to sprzedał. Moonstone, żeby tutaj tarczować i leczyć, więc można jeszcze ewentualnie kupić Shurelię, ale raczej Moonstone lepszy. Turelia może ewentualnie jakiś team compa, w których bardzo byśmy potrzebowali tego movement speeda. No tutaj mamy Sivir, mamy też Singeda z Ghostem, więc raczej jeżeli chodzi o engage i bieganie do przodu, no nie jest zbyt problematyczne. Zobaczcie też, teraz jak
Typowy support wychodzi zawsze do mida. Zobaczcie co tam się dzieje, no ale... Na bocie raczej nie ma co kminić. Teraz też nie ma co tam kminić, bo zobacz, że Sivir ma wave pod towerem swoim. Nie ma tam praktycznie nikogo, nikogo tam nie będzie. Więc to jest moment, żeby może jakiegoś poszukać roama. Może też złapać creepy z mida, akurat póki nie ma. Iza mógł mu to przytrzymać, no ale po co? Można zabrać. Raczej tak trzeba grać trochę na solo kolejce. Bardziej samolubnie. Nie wiem, czy przestawił pinka. Nie przestawił pinka, więc będzie po prostu chciał go pewnie znowu postawić w tamtym krzaku, jak już sobie pójdzie. Nie, na razie zwykły. Na razie zwykły war, przez to chyba, że po prostu są lekko teraz do tyłu przez te parę ostatnich śmierci, gdzie trochę strollowali. Steve jeszcze nie ma itemu, a Caitlyn lata z Galeforsem. Właśnie to się stanie, że oni tutaj przepuszczają sobie tego wave'a. No i nie byliby w stanie obronić tego pinka, więc to byłby taki zwany pink trochę bez sensu. Caitlyn nie wiadomo czemu tak podchodzi losowo, żeby złapać sobie jakąś mantrę Q. Jaka głupota. Kolejne Q trafione. Zobacz, 2 Q i on już nie ma pół HP. Kolejne mantra Q. Solo tej lane'a wygrywa. Wtedy, gdy jeszcze pod jakieś podejście do przodu. Pinkward postawiony w tribuszu, bo raczej wie, że nie będą w stanie przepuszować. Teraz widzi, że na mapie nikogo nie ma, więc mogą troszkę podejść. Strzela, strzela silnie, strzela mocno. Ale ma tutaj tego Moonstone'a, co nieco wyleczy. Teraz jeszcze przez chwilę nie muszę się nikogo obawiać, bo byli w topside'zie. No i kolejne mantra Q złapane. Więc tutaj ten pog naprawdę na samym krańcu. Na samym krańcu to łapie. Elegancko też wykorzystał ten moment, w którym Caitlyn kastowała Q, żeby rzucić w nią Q, bo wtedy zawsze trafi. Oj, to jest swoją drogą. Wiemy, że Caitlyn to jest Jing Dong Gaming Hope, czyli koreański, chiński AD Carry, drużyny Jing Dong, jeden z lepszych AD Carry aktualnie na świecie. Naprawdę na Warsach też mega performance z jego strony. Na Sivir tak strzela. No i też w jego to jest, w sumie z tego co widzę, Carrier, czyli support SK Telecom. W sumie też T1 bez S. Jakiś losowy Herald. Chyba po prostu musiał go puścić, bo się kończył. Oni dajcy nie byli w stanie za bardzo tego skontestować. I kolejne mantra Q elegancko wyłapane. Zobacz, ta Caitlyn no dwa levele przewagi, ale tutaj tak zostaje rozjeżdżana. Lecam do przodu. Patrz jak elegancko wyłapał tutaj flash. Flash i mantra Q. Tutaj naprawdę mega mocno ich ograli. Teraz jest jeszcze dwóch tutaj kolejnych. Pytanie, zobaczymy co są w stanie zrobić. Z tej poddymia, ale umarł w ostatnim momencie. Pytanie, czy Sivir przeżyje? Wpartym! Milimetr zabrakło obrażeń, jeszcze teraz wyłapane tutaj na smyczy. Podejrzą i wyłapali kolejnego, więc tutaj no totalnie ich zmasakrowali w tym fajcie. Mega czysta zagrywka. No i to jest to. No nie oglądamy tutaj byle kogo, to jest w końcu nasz kolega Trimby. Totalnie miażdży Warcy. Miejmy nadzieję, że uda im się zajść gdzieś dalej. Wyjście z grup mają już prawie gwarantowane, bo z tego co widziałem w takiej analizie matematycznej, jedyne co by musiało się stać, to musieliby przegrać 3 gry i potem jeszcze tiebreakera. A nawet jeżeli przegrałem 3 gry, to jest jeden scenariusz, w którym przegrywając 3 gry i tak wychodzą. No tutaj patrzcie, chciał zakupić Medjaya, myśli nad Medjayem, ale no stwierdzi, dobra, mam cały item i będziemy aż tak gridować, nie kupimy jeszcze tego Medjaya, może później go kupi. Kupił tutaj Staff of the Flooming Waters. Ciekawy wybór, no ale daje mu na pewno troszkę AP i pewnie się przyda, zważając na to, że mają jakiegoś Fiza, jakiegoś właśnie Singera, więc to AP nie pójdzie na marne. No ale tutaj też ekspertem od grania supporta nie jestem, więc ciężko mi się wypowiedzieć na temat temu i tego tutaj, jakie są kiedy dobre. Jako, że spuszowali tower, od razu schodzą do mida. Tartowa zagrywka. Uj. Było tutaj blisko, żeby się wywrócił. No ale Singed super przed wyłapał akcję, to jeszcze patrz, zatarczy w tym momencie i przeżyje. Więc Singed super setupował, no i dwa kile za Trimbiego. Mantra Q, jeszcze weźmie sobie wave'a. Pierwsze co trzeba, no już tą karmę na tym supporcie. Troszkę nie gra jak na supporcie, bardziej tutaj przed taką ofensywę i granie bardziej już pod siebie, no tutaj nawet bierze parę creepów, no ale to wszystko po to, żeby mieć zaraz Golda, kupić Medjaya. No i Lucid próbuje poddymiać, zabić go z jakiejś drugiej strony. No ale czego ma tą tarczę? I ta tarcza już daje bardzo dużo. Ta tarcza jeszcze zaraz jak pójdzie Mantra E, to tak to potężna jest.
za 937. Jak Rod Gold, idealnie, żeby z Futures Market kupić sobie Medjaya, bo on tutaj gra Futures Market w runach Tremi, bardzo lubi tą runę. Prawdopodobnie przez to, że LS jest wielkim koneserem tej runy, a Trymb jest mega ziomalem z LS-em, więc gdzieś tam pewnie mu sprzedaje jakieś tipy. Więc zobaczmy w ogóle, co kupuje Fizz. Bardzo ciekawy build, jakiś Ninja Tabi, Seekers On Guard, jeszcze Warden's Mail, więc naprawdę sporo armora ma, więc tutaj majty pełne. No ale przynajmniej enemy topside nie stają mu nic zrobić. I też prędzej czy później to nie będzie aż takie złe, bo zobaczcie, że enemy team, nie licząc Lux, jest praktycznie full AP. No a Lux jest do tyłu, więc żadnej bomby mu nie sprzeda. Plus też Lux na Fizza ciężko cokolwiek zrobić, bo tyczkujesz i nic ci nie może zrobić. 10 stacków na Medjayu, więc będzie chciał tutaj jakieś kile jeszcze wyłapać. Tutaj tak grzecznie schodzi, a zobaczcie, tak grzecznie podchodzi i na bezpiecznie. Nic aż tak nie face checkuje, no bo raczej spodziewa się tego faktu, że no nie możesz tak sobie podejść. Coś to może być, więc nie face checkuje, tylko bardziej tak obiegowo, coś tam zejdzie, przejdzie. Cofnie się jeszcze, teraz cofka, czemu cofka? No bo nie mają za bardzo czego zrobić na mapie, a on akurat postawił 3 wardy. Taka szybka cofka, żeby sobie zrefilować wardy, wziąć tego control warda. No i teraz przebiegnie do mida. Już jest swoją drużyną. No i też mogą szukać jakiegoś engage'u. Caitlyn jako wyłapana, leci za nim, więc od razu co robi? Biega za nimi i tarczuje. Tarczuje tego, kto musi akurat biec, kto potrzebuje tej tarczy. Duża ryba trzyma cały czas mantrę. Teraz może będzie właśnie rzucał jakąś mantrę E. I są te trapy, ale ani nie trzeba uważać, bo to jednak okazuje się, że to są trapy, które w jego postawił po tym, jak zamienił się w Caitlyn. Widać, że są niebieskie. Trymbi chyba z tego, co mi się wydaje, na kolor blind mode ma żółty pasek. Jeżeli ktoś by z was chciał kiedyś ustawić sobie takie kolory, to wystarczy wejść w ustawienia, wideo i kliknąć sobie kolor blind mode. Tryb dla daltonist. I macie żółty pasek zamiast zielonego, no i trochę parę innych rzeczy ma inne kolory. Ekspertem od daltonizmu nie jestem, no ale właśnie wiem, że zielony chyba jest ciężki do rozpoznania. Chociaż tam z tego co wiem też chyba są różne rodzaje daltonizmu. Każdy się czymś innym cechuje, ale ten tryb, nawet jak nie jesteście daltonistami, bo chyba, nie wiem czy tryb jest czy nie, ale po prostu wielu graczy tak stwierdziło, że sobie będą grali na tym, no bo żółty pasek wygląda na przykład o wiele ładniej, według nich. Ja oczywiście gram na zwykłym, ale jak kto woli. Ta gra w tym momencie już jest w takim stanie, że nie będziesz ty robił RSBC na suporcie jakichś dziwnych szlaczków i tak dalej. Oni to chcesz robić na to grać pod twoje madekery, patrz, stoi cały czas za nim, daje tej Stevie możliwość do free shootowania i zawsze jakaś tarcza za nią wleci. I też chcemy spuszczać wave'a, gdzieś tam przytrzymać wizję pod naszorem i cały czas walczą. Postawić tutaj warda, żeby coś się działo. My cały czas będą to kontestować. Po prostu spamujesz E na zmianę z Q. EQ, EQ, EQ. Więc koniec końców, po mocnych przepychankach udało mi się zrobić tego warda. Tutaj koniec, koniec. Przepychanki kończą się jakąś aferą. Sobie tutaj chyba nie udało mu się przeżyć. No Z trafił wszystkim, czym się dało. No ale cały jego team za to totalnie dominuje i powinien to wygrać. Bardzo ładnie jego tutaj to zagrał, ale to jest Keria, Keria. Byle kto on w końcu, ten z lepszych graczy na tym świecie. Teraz chłopaki mogą sobie zrobić na Shora i raczej powinni tą grę wygrać. I też zobaczcie, w międzyczasie Trymbi napisał na czacie WP, WP, Kings, więc to jest to właśnie, co cechuje dobrych graczy na solo kolejce. Niezbyt się denerwują. Ktoś zintuje po prostu, muszą być jak to się mówi, pokorni i grzecznie przyjęty na klatę. Napisać złego na czacie, a jak stanie się coś dobrego, to napisać WP, WP, coś tam wreszcie czego podbudować morale. Morale najważniejsze. O, dosyć nietypowe zagranie. Raczej normalnie nikt by tego nie robił, że tutaj podchodzisz i bierzesz sobie kampa, ale on też ma wywalony, jest tak też do przodu, że karmą gra bardziej tak, jakby grał na midzie. Pisem jeszcze coś poddymił, on w tym czasie może kupić sobie item właśnie na wardy, żeby tam chcę to włożyć. Teraz z tym naszorem mogą po prostu chyba pójść do przodu, pójść midem i ta Sivir ma 3 itemy, więc naprawdę mocno strzela. Nie wiem, nikt nie chce podejść. Ktoś się boją, nie wiem czego. Nie wiem czego, zwłaszcza, że Nekton jest na topie. A 3 na 4 raczej tutaj powinni wygrać. Zwłaszcza, że mają perma e karmy. Teraz nie ma Nektona, więc troszkę trzeba uważać. Ale w tym momencie mogą właśnie wziąć tego kraba i teraz będą chcieli przejąć gdzieś wizję w górnej części lasu. To by chcieli tutaj zrobić. W tym czasie wyłapany został Jarvan, no ale
Konstant weapon, weapon za Sivir, jeszcze tutaj pik pik. Chodzi lewo, prawo. To tarcza na tego, na kogo potrzeba. W tym momencie akurat jak miałby dosyć obrażenia, pada tarcza i wielka ryba tam od Fiza. Więc naprawdę budzi podziw. Tak to wygląda, no i to jest FF. No tą karmą naprawdę mega rozegranie. Jing Dong Hope totalnie zmasakrowany. Miejmy nadzieję, że na Warsach też zostanie zmasakrowany gdzieś tam w fazie drabinkowej, bo raczej oba drużyny powinny tam wyjść. No i to było tyle. Trzymajcie się, cześć, pa. Dajcie znać, czy oglądacie Warsy, czy może więcej takiego kontentu warsowego. Jak tam to u was wygląda? Chodzi o śledzenie Mistrzostw Świata. Trzymajcie się, cześć, pa.